świąteczny moment. Cieszę się, że z nami tutaj dzisiaj jesteście i za chwileczkę zapraszamy do środka. Zakończono realizację największej inwestycji w gminie. Jej wartość stanowiła 1/4 budżetu strumienia. Pieniądze pozyskano ze środków unijnych. Tylko dzięki takiemu montażowi finansowemu możliwe było zrewitalizowanie kompleksu. Była to radość, że zakończył się proces inwestycyjny, że już są gospodarze na obiekcie, bo MGOG już tutaj jest od początku miesiąca marca, tak gdzieś była przeprowadzka i pracownicy naprawdę wielki wysiłek włożyli naprawdę doprowadzenie i stworzenie tego klimatu miejsca. Natomiast tak naprawdę to tak całkowicie to gdzieś za rok, bo ten rok będzie taki bardzo przełomowy do funkcjonowania obiektu. Jeszcze wiele rzeczy na pewno, wiele jeszcze będzie pomysłów czy jakichś takich spostrzeżeń w trakcie funkcjonowania obiektu. Musimy być na to wyczuleni, żeby ewentualnie jeszcze dążyć do tego, żeby ta funkcja tego obiektu była jak najlepsza. W kompleksie zmodernizowano basen, który ma teraz do 2 metrów głębokości i wyposażony jest w 2 duże zjeżdżalnie oraz szereg wodnych atrakcji. Niecki basenowe wykonane są ze stali nierdzewnej i zamontowano w nich instalację solarną, dzięki której wydłuży się czas korzystania z obiektu. Pomyślano również o najmłodszych, którzy mogą korzystać z brodzika i placu zabaw. Dla tych, którzy marzą o karierze Agnieszki Radwańskiej, przygotowano 2 korty tenisowe i korty do gry w squasha. Wstępna część z tych atrakcji będzie płatna. Tego typu obiekty rzadko na siebie zarobią. To po prostu trzeba przewidzieć pewne dopłaty też również tutaj z budżetu. No ale będziemy się starali, żeby te dopłaty były jak najniższe. Diametralnie zmieniło się również wnętrze budynku, w którym każdy centymetr jest starannie zagospodarowany. Teraz mieści się tu miejsko-gminny ośrodek kultury. Utworzono w nim liczne pracownie, wygłuszone sale prób, ciemnię fotograficzną i salę tańca. Sercem nowej siedziby MGOK-u jest sala widowiskowa na 180 osób z profesjonalnym udźwiękowieniem i oświetleniem oraz składaną amfiteatralną widownią. Myślę, że ludzie są zaskoczeni tym, jak bardzo to jest wszystko tutaj przygotowane z myślą o nich, bo a propos tych 2 tygodni, 2 tygodnie, to już fizycznie ludzie się tu pojawiają. Natomiast od wielu, wielu miesięcy były prowadzone takie luźne konsultacje, kto jakby widział tutaj swoje miejsce, to raz. A druga sprawa, my też obserwowaliśmy nasze grupy, jak funkcjonują i czego im brak. I teraz oni tu przychodzą i to mają. Swoje miejsce znalazła tu również izba regionalna z tradycyjnym sprzętem i wyposażeniem charakterystycznym dla dawnego strumienia. Opiekuje się nią macierz ziemi cieszyńskiej. Izbie nadano imię Mariana Wójtowicza, który mógłby być wzorem dla młodych ludzi. I człowiek orkiestra, który bardzo ukochał tą ziemię, to miasto swoje, któremu poświęcił całe swoje życie. Jako poeta, jako działacz społeczny, jako prezes Stowarzyszenia Lutnia, jako prezes Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i laureat Srebrnej Cieszynianki. Dzięki połączeniu w jednym kompleksie kultury i rekreacji obiekt będzie mógł być czynny przez cały rok. Pozwoli to również na rozwinięcie skrzydeł MGOK-u, w którym już działają liczne zespoły muzyczne, grupy bębniarskie oraz kluby tańca, w sumie ponad 20 grup. Mamy taki słodki ból głowy polegający na tym, że nasz harmonogram się 2-krotnie powiększył, ponieważ te grupy, które interesowały się luźno tym, co robimy i chciały z nami współpracować, teraz się uaktywniły, doszły do wniosku, że to jest ten moment, w którym należy tą współpracę zacząć i nowe grupy na pewno tutaj powstają. My oczywiście, jak zawsze, my nie zamykamy drzwi dla nikogo, więc musimy sobie jakoś z tym poradzić, ale jak powiedziałem wcześniej, to są naprawdę słodziutkie problemy, takie bardzo miłe. Do słodkich problemów dołącza również wypełniony po brzegi kalendarz imprez. Wernisaże wystaw, konkurs i piknik europejski, gala przyjaciół kultury, amatorski turniej tenisa ziemnego i otwarcie sezonu basenowego 1 czerwca. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.